16 marca wspominamy błogosławionego Jana Surdijska Ciafronte, biskupa i męczennika. Jan urodził się w 1125 roku w rodzinie arystokratycznej w Kremonie w północnej części Włoch. Jego ojciec zmarł, gdy był jeszcze dzieckiem. Jego matka wyszła ponownie za mąż. Był bardzo dobrze traktowany przez ojczyma. Gdy dorósł, Jan wstąpił do zakonu ojców benedyktynów i przyjął święcenie kapłańskie. Wiadomo, że w latach 1155-59 był opatem klasztoru w Kremonie. Za wierność papieżowi Aleksandrowi III został wydalony z miasta. W 1174 roku Jan został biskupem Mantui, lecz z powodu zamieszek zrezygnował z pełnionej funkcji. Od 1179 roku był natomiast biskupem Vicenzy. Dbał o rozwój duchowy mieszkańców, głosił prawowitą naukę katolicką i założył m.in. seminarium duchowne, ale dbał też o mieszkańców swojego miasta. Między innymi z jego polecenia utwardzono ulice miejskie. 16 marca 1184 roku na placu w Vicenzy Jan publicznie napomniał Piotra, który defraudował publiczne pieniądze. Zachęcał go do skruchy i pokuty. Jednakże rozzłoszczony mieszczanin śmiertelnie ugodził biskupa mieczem. Jan zginął w wieku 59 lat. Został beatyfikowany 30 marca 1824 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Jan biskup aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.